Halo, halo, cześć dziewczyny, witam was. Hola chicas, como están? Ta pozycja dla mnie jest mega super wygodna do tego filmiku, więc moje kochane, nagrywam wam ten filmik, bo chciałam wam powiedzieć dzięki mojej znajomej, którą serdecznie, ślicznie, cieplutko pozdrawiam, o tym, jakich posiłków unikać lub nie zamawiać, kiedy idziemy na bardzo ważną kolację służbowo z ważnymi osobami lub na randkę. No wiadomo, człowiek inaczej, inaczej je, jak jest w domu, czy ze znajomymi, jest większy luz, a na takiej kolacji człowiek chce wypaść dobrze i czuć się wygodnie przy jedzeniu. Więc ja na pewno na pierwszym miejscu zwracam uwagę na to, żeby moja rybka nie miała ości. Dlaczego? Dlatego, że są takie, które mają ich sporo i nie jesteśmy w stanie wyjąć tych ości widelcem. Więc dopiero wyczujemy, jaka jest ich ilość, jak mamy kęsa w buzi. Więc wiecie, jakie to jest uczucie, wypluwanie, wyciąganie między zęby. Nie, to ja wolę upewniać się, że moja rybka jest czyściutka i że nie ma żadnej ości. Na drugim miejscu nie zamawiam fasoli i groszku. One powodują, że w 90%, przepraszam, bo ja teraz mówiłam po hiszpańsku, więc trochę mi się plącze język polski. W 90% one nam powodują wzdęcia i wchodzą nam w zęby. W Ameryce Łacińskiej mamy czarną fasolę, więc wyobraźcie sobie, idziemy tutaj na kolację, a tutaj nagle czarne zęby. To nie fajne, więc uwaga, jeśli idziemy do meksykańskiej restauracji, żeby po tym, jak zjemy na przykład czarną fasolę, pójść do toalety szybko i sprawdzić sobie ząbki, ok? Na trzecim miejscu też zwracam uwagę na to, żeby moje potrawy nie miały dużo cebuli czy czosnku, bo jeżeli chcemy kontynuować nasze spotkanie po kolacji, potrzebujemy do tego świeży oddech, a cebulka, wiadomo, nam w tym nie pomoże, więc cebulko nie dziś, może jutro. Nie zamawiam dużych kawałków mięsa. Mięso jest, czy hamburgerów. Mięso jest ciężkie w nocy. Ja upewniam się, że mój kawałek mięsa, jeżeli mam ochotę, żeby był tak do 100 gram. Nie zamawiam spaghetti, żeby zjeść spaghetti. Carbonara czy bolognese, musimy do tego mieć wprawę i wiadomo, na takiej kolacji będziemy mieli większą ostrożność, będziemy się bardziej męczyć, będziemy skupieni na tym, żeby zjeść dokładnie te spaghetti, a chcemy przecież czuć się wygodnie, żeby się nie ubrudzić, żeby nie wyślizgnęło i nam nie wypadało z widelca. No okej, okay, no więc ja spaghetti wolę zjeść spokojnie z luzem w domu. I czego, z czym jeszcze mam też, na przykład na co zwracam uwagę, to jest na czerwone wino. One przebarwiają zęby i usta. Uwielbiam czerwone wino, ale na takiej kolacji jednak wolę zamówić białe. Jeżeli ktoś już mi zasugeruje, no to wtedy zamawiam okej kieliszek, którego nie dopiłam do końca. I po każdym łyczku czerwonego wina biorę łyczek wody gazowanej. Te bąbelki pomogą mi przepłukać od wina usta. Więc moje kochane, chyba nic mi nie wyleciało z głowy. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. I to wszystko na dziś. Do widzenia. Pa, pa. Ok, adios chicas.